Każdy z nas słyszał o bakteriach. W większości z nas natychmiast ta nazwa kojarzy się z czynnikami wywołującymi poważne choroby. I faktycznie tak jest. Bakterie mogą prowadzić do rozwoju bardzo, bardzo poważnych schorzeń, np. trądu. Na tej ilustracji widzisz człowieka, który na trąd choruje. Nieleczona ta choroba prowadzi do śmierci. Ale bakterie prowadzą do procesów chorobowych nie tylko u ludzi, ale również u innych zwierząt. A także u roślin. Tutaj masz przykład rośliny zainfekowanej właśnie przez bakterie. No, ale każdy kij ma dwa końce, i okazuje się, że bakterie są także bardzo przydatne człowiekowi i wykorzystywane w niezwykle istotnych procesach, które strasznie ułatwiają nam życie. Zacznijmy może od tego, że bakterie wykorzystujemy bardzo często dla ochrony roślin uprawnych w rolnictwie. Tutaj widzisz, Gąsienice, które pałaszują liście będące uprawami człowieka, mamy cały szereg gatunków bakterii, które bardzo wybiórczo infekują gatunki będące szkodnikami. To niesłychanie ważne, dlatego że zwalczają szkodniki, a jednocześnie są bezpieczne dla roślin, dlatego że na nich po prostu nie żerują, i bezpieczne dla człowieka, który potem będzie takie rośliny jadł. Drugi niesłychanie ważny proces w którym wykorzystujemy bakterie to produkcja żywności, zaczynając od jogurtu czy serów, a kończąc na winie. Także wtedy, kiedy na przykład robimy kiszone ogórki czy kiszoną kapustę, wykorzystujemy właśnie bakterie. Kolejna sprawa to to, że bakterie są w stanie rozkładać substancje, które są dla człowieka toksyczne. Tutaj masz taki przykład, kiedy ropa Wylewa się do morza, na przykład z jakiegoś tankowca, który został uszkodzony płynąc od punktu A do punktu B. W takich sytuacjach bardzo często wykorzystuje się bakterie, które są w stanie taką ropę rozłożyć, a ropa może spowodować ogromne zniszczenia biologiczne, może doprowadzić do śmierci bardzo wielu gatunków organizmów żywych, nie tylko. Na wodzie, ale również wtedy, kiedy dotrze do wybrzeży. Na pewno widziałeś zdjęcie na przykład ptaków, czy innych zwierząt wodnych, które zostają oblepione w ropie i w ten sposób umierają. Bakterie mogą być w neutralizowaniu takich zagrożeń biologicznych niesłychanie przydatne i naprawdę są do takich celów wykorzystywane. No i w końcu, bakterie są niezwykle przydatne w produkcji niektórych leków. Wykorzystywane są na przykład do produkcji insuliny. Także innych hormonów. Wykorzystywane są również w celu tworzenia przeciwciał leków, które będą wykorzystywane w procesach podnoszenia odporności człowieka. Na koniec, chociaż może od tego powinnam zacząć bakterie są grupą organizmów żywych niezwykle intensywnie wykorzystywanych w badaniach naukowych, szczególnie w dziedzinie genetyki. Gdyby nie bakterie, nie wiedzielibyśmy, o bardzo wielu procesach, z których dzisiaj zdajemy sobie sprawę. Takim modelowym organizmem, na którym prowadzi się bardzo wiele badań naukowych, jest bakteria pałeczki okrężnicy, czyli Escherichia coli. Będziemy jeszcze dzisiaj o niej trochę mówić. W każdym razie miej świadomość, że badania naukowe w bardzo dużej mierze oparte są, zwłaszcza w dziedzinie genetyki, o badania przeprowadzane na bakteriach. No dobrze, wiemy już, że bakterie nie tylko mogą być szkodliwe, ale mogą być również pozytywnie wykorzystywane przez człowieka w bardzo różnych procesach biologicznych. Ale teraz przejdźmy do części, która jest pewnie jeszcze bardziej interesująca. Otóż okazuje się, że w naszym ciele Ciele człowieka żyje bardzo, bardzo wiele gatunków bakterii i one wcale nie są dla nas szkodliwe, wręcz przeciwnie bez nich nie bylibyśmy w stanie przeżyć. Bez niektórych z nich nie moglibyśmy spożywać określonych pokarmów, bez innych nie mielibyśmy możliwości produkcji określonych witamin, bez jeszcze innych nasza skóra nie byłaby w stanie utrzymać odpowiedniego poziomu wilgotności. Tak więc bardzo wiele z tych bakterii, które żyje z nami w naszym organizmie, Umożliwia nam egzystencję. Zacznijmy może od tego, że na jedną komórkę naszego ciała przypada aż około 10 komórek bakteryjnych. W pierwszej chwili, jak się to słyszy, to wydaje się to człowiekowi zupełnie niemożliwe. Jak to możliwe, że w naszym organizmie jest więcej komórek bakterii niż naszych własnych, ale rzeczywistość biologiczna tak właśnie wygląda. Co prawda, komórki bakteryjne, czyli po prostu bakterie, bo bakterie to organizmy jednokomórkowe, o czym będziemy jeszcze mówić, nie są takie duże i ważą całkiem niewiele. W efekcie stanowią nie więcej niż około 5% masy naszego ciała. Natomiast jeżeli chodzi o liczby, to wygląda to właśnie tak, jak Ci to przedstawiam. Zastanówmy się teraz, gdzie w naszym ciele bakterii jest najwięcej. Przede wszystkim najwięcej bakterii mamy w przewodzie pokarmowym. Żyje tam nawet do tysiąca gatunków bakterii i właśnie nasz przewód pokarmowy, w szczególności jelito grube, jest ich siedliskiem. Ale to są bardzo przydatne bakterie, dlatego że pozwalają nam trawić różne substancje, pozwalają także wytwarzać naszemu organizmowi witaminy, pozwalają nam pozbywać się niektórych substancji, których w innym przypadku nie bylibyśmy w stanie rozłożyć. I właśnie w naszym jelicie grubym występuje wspomniana już wcześniej escherichia coli, czy Czyli pałeczka okrężnicy. Tutaj na zdjęciu z mikroskopu masz bardzo powiększoną kolonię tych pałeczek okrężnicy. Każda taka pałeczka to jest właśnie jedna komórka bakterii i jeszcze coli jest naprawdę bardzo dużo w naszym układzie pokarmowym. Na co dzień to jest nam bardzo przydatna bakteria, ale występują takie jej odmiany, które mogą prowadzić do powstawania chorób. Oprócz naszego przewodu pokarmowego, bardzo ważnym siedliskiem bakterii są nasze organy rozrodcze. Tutaj. Bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniej tak zwanej flory bakteryjnej, żebyśmy mogli być zdrowi. Ona jest także odpowiedzialna za to, a właściwie powiązana z tym, czy odczyn, czyli czy to czy środowisko jest bardziej zasadowe czy bardziej kwasowe, jest prawidłowo utrzymane w naszych narządach rozrodczych. Pamiętaj także o tym, że Zarówno w naszym układzie pokarmowym, jak i układzie rozrodczym, to, że występują bakterie, które są nam przyjazne i potrzebne do funkcjonowania, zapobiega także rozwojowi potencjalnych bakterii, które byłyby dla nas szkodliwe, dlatego że po prostu na te szkodliwe nie ma wtedy miejsca. Jeszcze jednym bardzo ważnym źródłem bakterii jest nasza jama ustna. Tutaj występują też bardzo szkodliwe bakterie. Na przykład takie, które powodują powstawanie kamienia nazębnego. No i też próchnicy, która nieleczona może powodować do uszkodzenia naszego układu krążenia, w tym uszkodzenia mięśnia sercowego. Tak więc w jamie ustnej występuje wiele bardzo niebezpiecznych dla naszej egzystencji bakterii. No i wreszcie nasza skóra. Tutaj chyba powinnam obrysować. Cały nasz organizm, żeby pokazać, że te bakterie, które są związane z naszą skórą, znajdują się wszędzie, wszędzie na naszym ciele. Tych gatunków bakterii jest około 500, przynajmniej tak się szacuje na dzień dzisiejszy, i one są odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego stanu naszej skóry, na przykład tego, żeby była w odpowiednim stopniu nawilżona. Tak więc, jak widzisz, gdzie się nie obejrzeć, to w naszym organizmie bakterie. One oczywiście nie występują. Występują tylko w tych rejonach, które zaznaczyłam. Występują tak naprawdę wszędzie w naszym organizmie, ale te rejony, które wymieniłam, są najbardziej w bakterie bogate. I kiedy mówimy o występowaniu bakterii w naszym organizmie, to właśnie te rejony wymienia się najczęściej. Myślę, że w pierwszej kolejności zawsze należy pamiętać o układzie pokarmowym, no i także o skórze, bo to jednak cały nasz organizm, ten nasz organ, jakim jest skóra, pokrywa. Oprócz tego, że bakterie z nami współistnieją i jest ich bardzo, bardzo dużo w naszym organizmie, myślę, że warto też wiedzieć o tym, że jest to grupa organizmów żywych, która zasiedliła praktycznie rzecz biorąc wszystkie możliwe środowiska. Warto zaznaczyć, że takie środowiska, które nie zostały zasiedlone przez wiele innych gatunków, może należy tutaj wymienić, Glebek, która akurat jest bogata w inne gatunki, ale w niej występuje bardzo, bardzo wiele gatunków bakterii. Oprócz tego bakterie znajdziemy także na lodowcach, tam gdzie bardzo ciężko jest uchować się jakimkolwiek organizmom żywym. Ciekawym przypadkiem są bakterie występujące w gorących źródłach, w takich temperaturach, gdzie bardzo jest ciężko przetrwać, bo te temperatury są bardzo wysokie, a także na przykład w niezwykle zasolonych jeziorach. Bakterie mamy również na dnach oceanów i mórz. Kryją się nie tylko w wodzie, ale przede wszystkim mieszkają na dnie. No i wreszcie, co może zasługuje na szczególną uwagę, bakterie są często w stanie zasiedlić rejony, które były bardzo silnie napromieniowane i z powodu tej silnej promieniotwórczości bardzo niewiele organizmów żywych jest w stanie je zamieszkiwać natomiast okazuje się że bakterie radzą sobie również z takimi warunkami jak widzisz bakterie zasiedliły właściwie wszystkie możliwe środowiska i są w stanie ze względu na to że jest ich tak wiele różnych gatunków Przetrwać właściwie w każdym dowolnym środowisku. Jeżeli stałoby się coś, jakiś wielki wypadek z naszą planetą, który spowodowałby, że wyginęłoby większość organizmów żywych, tak jak miało to miejsce wtedy, kiedy wyginęły dinozaury, to bakterie mają dużo większą szansę przetrwania niż myślę, jakiekolwiek wyżej uorganizowane organizmy. Teraz, kiedy już wiemy, jak bakterie funkcjonują, w jakich środowiskach żyją, jak niezwykle ważne są dla przetrwania człowieka, to myślę, że przyszedł czas, żebyśmy przyjrzeli się temu, jak są zbudowane i w jaki sposób się rozmnażają. Jak już wspomniałam, bakterie to są organizmy jednokomórkowe. Nie przeszkadza to im żyć w koloniach, tak jak na zdjęciu, które Widziałeś wcześniej, o może pokażę je jeszcze raz. Często jest tak, że mimo że są to jedno, organizmy jednokomórkowe, to żyją sobie właśnie w takich koloniach, jak na przykład Escherichia coli. Wracając do kwestii budowy bakterii, trzeba zaznaczyć, że ona bardzo mocno różni się w budowie, to znaczy komórka bakteryjna, od tego, jak zbudowana jest na przykład komórka ludzka czy jakakolwiek inna komórka tak zwanych eukariotów, czyli organizmów żywych, które posiadają w swoich komórkach jądro. Bakterie należą do grupy prokariota, która jądra komórkowego nie ma. Materiał genetyczny bakterii umieszczony jest po prostu luźno wewnątrz komórki. Często nazywany jest on genoforem, a taki obszar, w którym on się znajduje i który można uznać za odpowiednik jądra komórkowego, nazywamy nukleoidem. Ważne jest to, że komórki bakteryjne nie posiadają takich organeli jak aparat Golgi'ego, czy mitochondria albo chloroplasty. Mają za to rybosomy, niezbędne, jak wiesz z filmów o DNA, do produkcji białek. Oprócz rybosomów posiadają również bardzo charakterystyczne struktury nazywane plazmidami. Narysuję je tutaj symbolicznie. Tutaj niżej wkleiłam dla Ciebie rysunek, na którym to lepiej widać. Tutaj jest Główne DNA zgromadzone w jednym chromosomie, bo możemy to określić mianem chromosomu to jest to samo, co widzisz tutaj a te kółeczka to jest tak zwany pozagenomowy materiał genetyczny. Umieszczony w czymś, co nazywamy właśnie plazmidami. To jest materiał genetyczny, który może być namnażany niezależnie od tego, o największego, głównej części materiału genetycznego. I to jest niesłychanie istotne, dlatego że niektóre plazmidy, podpiszmy może, że to jest plazmid. Plazmid. Niektóre plazmidy, niektóre. Plazmid, niektóre takie części materiału genetycznego, niezależne od tego głównego materiału genetycznego, zgromadzone w nukleoidzie, mają zdolność do tego, żeby się mnożyć niezależnie od niego. Niektóre z nich kodują na przykład geny oporności na niektóre antybiotyki. Kończąc temat materiału genetycznego w bakteriach, powiem Ci jeszcze, że zazwyczaj on przyjmuje formę kołową, ale są wyjątki i u niektórych bakterii materiał genetyczny jest również w formie liniowej. Jeżeli chodzi o budowę bakterii, to myślę, że warto też dodać, że niektóre bakterie mogą mieć na przykład wić, za pomocą której się poruszają, albo na przykład mogą też posiadać rzęski, ale to nie jest jakaś konieczna część komórki bakteryjnej, niektóre. Komórki bakteryjne to mają, inne komórki bakteryjne tego nie mają. Przejdźmy teraz do tego, jak komórki bakteryjne się rozmnażają. Otóż najczęściej bakterie rozmnażają się przez podział. To znaczy, komórka bakteryjna rośnie, 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 rośnie. Jak urośnie już do pewnego momentu, to materiał genetyczny jest w niej powielany. Najpierw jest jeden, a potem się robią dwa. No i cała cytoplazma po prostu. Dzieli się na dwa, i z takiej jednej bakterii powstają po prostu dwie nowe komórki potomne. Zauważyłeś na pewno, że wiąże się to z tym, że te komórki są sobie identyczne. Taka bakteria jest identyczna jak taka bakteria, dlatego że ten materiał genetyczny jest idealną repliką tego, z którego powstał. I to jest prawda. Zachodzi więc pytanie, jak u bakterii wprowadzona jest Zmienność genetyczna. Na pewno słyszałeś o tym, że bakterie mnożą się bardzo często. Niektóre z nich potrafią nawet wykonywać jeden podział na 10 minut. No to to jest strasznie szybko. I oczywiście w bakteriach mogą zachodzić różnego rodzaju zmiany w materiale genetycznym mogą w nim zachodzić mutacje. Bakterie, podobnie jak my, mają co prawda trochę mniej wyrafinowane, ale sposoby na to, żeby bronić swój DNA przed tym, żeby wprowadzane były do niego błędy, mają cały szereg białek enzymatycznych, odpowiedzialnych za naprawianie DNA. Ale to nie załatwia sprawy. Wtedy, kiedy mnożysz się tak często, to po prostu błędy powstają dużo częściej w procesach replikacji DNA. Enzymy, które są odpowiedzialne za replikację nigdy nie są bezbłędne. No i jest cały szereg czynników środowiskowych, które prowadzą do tego, że mogą błędy w DNA się pojawiać. Zanim przejdziemy dalej do omawiania kwestii związanej ze zmiennością genetyczną u bakterii, chciałam zwrócić twoją uwagę na grupę innych prokariotów nazywanych Archeonami. Kiedyś nazywało się je archeobakteriami. Uważało się, że są bardzo podobne, ale bardziej wnikliwe badania genetyczne pokazały, że prawdopodobnie są to grupy dosyć daleko ze sobą spokrewnione i że nie można archeonów uznać za bakterie. One wyglądają czasami bardzo podobnie jak bakterie, na przykład ten gatunek, który widzisz tutaj, ale czasami ich komórki przyjmują. Takie super fantastyczne kształty. Widzisz te zielone kwadraty? Każdy z nich to jest jedna komórka archeonu gatunku przedstawionego tutaj na tym zdjęciu. Archeony znane są z tego, że zamieszkują często skrajnie, skrajnie nieprzyjazne środowiska życia, jak na przykład bardzo, bardzo słone jeziora czy bardzo, bardzo gorące źródła. Ciekawe jest to, że występują również w naszym układzie pokarmowym. Ale jest ich znacznie mniejsza różnorodność niż bakterii. i jeżeli chodzi o liczby, to także jest ich znacznie mniej. Chciałam tylko zwrócić Twoją uwagę na to, że bakterie nie są jednymi, jedynymi organizmami, które nie posiadają jądra komórkowego i które należą do prokariota do prokariota należą również archony, których za bakterie dzisiaj z genetyki wiemy, uznać nie można. Wracając do tematu zmienności genetycznej u bakterii, trzeba zaznaczyć, że z racji, że bakterie w większości rozmnażają się bezpłciowo, to już na wejściu są poszkodowane, dlatego że nie mają dostępu do tej zmienności, która właśnie z rozmnażania płciowego wynika. Wiesz to z filmu, który jest poświęcony właśnie rozmnażaniu płciowemu i temu, jak to wpływa na różnorodność genetyczną. Ale bakterie radzą sobie inaczej. Jest między innymi taki proces, który nazywany jest koniugacją. Napiszmy tutaj może, koniugacja, w którym bakterie wymieniają się nawzajem swoimi genami. W tym procesie wykorzystywane jest coś, co nazywane jest pilusem. Otóż bakterie, niektóre z nich, są w stanie wytwarzać coś w rodzaju takiego mostku z cytoplazmy, i to jest właśnie pilus. I za pomocą tego mostku łączą się z inną bakterią. Narysujmy sobie tutaj nukleoid, tutaj drugi nukleoid. No i powiedzmy teraz, że ta bakteria, która wytworzyła pilus, jest go w stanie wytworzyć, dlatego że posiada plazmid, a wiesz, że plazmid to jest niezależna część materiału genetycznego, która się replikuje niezależnie od tego głównego, obecnego tutaj chromosomu. I ten plazmid zawiera w sobie geny odpowiedzialne za produkcję białek, które pozwalają na to, żeby ten wypustek, ten pilus, stworzyć. Za pomocą tego pilusa ta bakteria łączy się z drugą, obecną tutaj bakterią. Ten plazmid jest namnażany i taki namnożony plazmid przekazywany jest do drugiej bakterii, która wcześniej go nie posiadała i w związku z czym nie była w stanie wytworzyć takiego mostku, takiego pilusa. W ten sposób w procesie koniugacji, czyli połączenia się dwóch bakterii i przekazania części materiału genetycznego z jednej bakterii do drugiej, bez rozmnażania płciowego, mamy do czynienia właśnie z wymianą genów. Taki proces nazywamy Poziomym transferem genów, dlatego że między dwoma organizmami, nie organizmem potomnym i organizmem, który jest jego organizmem rodzicielskim, tylko dwoma organizmami, które nie przeprowadzają, w ogóle w żaden sposób nie są powiązane procesem rozmnażania, dochodzi do wymiany materiału genetycznego. To nie jest jedyny proces, w którym bakterie przekazują sobie. Geny nawzajem, ale może jest to proces najbardziej znamienny i dlatego na koniugacji poprzestaniemy. To jest niesłychanie ważne, żeby pamiętać, że mimo że bakterie nie rozmnażają się płciowo, mają sposoby na to, żeby genami nawzajem się wymieniać. Często jest również tak, że bakterie rozpoznają, że inna bakteria nie ma plazmidu, który jest na przykład odpowiedzialny za wytwarzanie oporności na niektóre antybiotyki. I wtedy taki plazmid sobie przekazują, i w ten sposób ta bakteria, która wcześniej nie miała takiej zdolności, od tej pory będzie już oporna na dany antybiotyk. Na koniec dzisiejszego filmu chciałam poruszyć jeszcze temat antybiotyków. Jak wiesz, na zakażenia bakteryjne, jak również na niektóre zakażenia powodowane przez grzyby chorobotwórcze, możemy zaradzić właśnie stosując antybiotyki. To są takie leki, które powodują albo zaprzestanie rozwoju, albo po prostu śmierć bakterii. Chciałam Ci opowiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o tym, że jest cały szereg infekcji, powodowanych przez inne mikroorganizmy, a nie bakterie, na które antybiotyki są w ogóle nieskuteczne. Klasycznym przypadkiem jest grypa, która jest powodowana przez wirusy, i niezależnie od tego, ile antybiotyków byśmy na nią wzięli, to i tak wcale nam to nie pomoże, dlatego że wirusy na Antybiotyki są po prostu odporne. Jeżeli chodzi o antybiotyki, to warto przypomnieć, w jaki sposób zostały one wynalezione. Otóż to, co tutaj widzisz, to jest szalka hodowlana, zwana szalką Petriego, na której widzisz hodowlę komórek bakteryjnych, a właściwie kolonii bakteryjnych. Każde to malutkie kółeczko, to jest taka kolonia składająca się z iluś komórek bakteryjnych. To, co tutaj widzisz, takim. Szarawym kolorem zaznaczone, to jest tak zwana pożywka, czyli coś, co się wylewa na tę szalkę, żeby bakterie sobie mogły na tym żyć i żeby mogły sobie na tym spokojnie się rozmnażać i odżywiać się tym, co w tej odżywce się znajduje. Pierwszy antybiotyk, którym była penicylina, został wynaleziony w taki sposób, że przypadkowo na takiej szalce badaczowi, który nazywał się Aleksander Fleming, wyrósł grzyb. Zaznaczmy go w ten sposób. I Aleksander Fleming zauważył, że dookoła tego grzybu zrobił się taki rejon, w którym nie było ani jednej bakterii. On był otoczony takim pustym terenem pożywki, pustym fragmentem, gdzie żadne bakterie nie wyrastały. I badacz zorientował się, że prawdopodobnie ten grzyb, rodzaj pleśni, ma jakąś taką substancję, produkuje coś, co sprawia, że bakterie nie są w stanie się rozmnażać, albo wręcz te bakterie zabija. W taki właśnie sposób wynaleziona została penicylina, która pierwszy raz wyizolowana została na początku lat 40., i miało to ogromny wpływ na rozwój medycyny. I na przeżywalność, zwłaszcza ludzi podczas wojny, odnoszących bardzo różnego rodzaju rany, na których rozwijałyby się infekcje bakteryjne. Pamiętaj jednak o tym, że nie każdy antybiotyk działa na każdą bakterię czy na każdy rodzaj grzyba, i pamiętaj także o tym, że są infekcje, na które. Antybiotyki w ogóle nie zadziałają, dlatego że nie są one wywoływane przez bakterie, dlatego też nie zawsze warto je brać. Antybiotyki mają również takie skutki uboczne, że uderzają często w bakterie, które, jak już wiesz, są nam bardzo potrzebne i z którymi powinniśmy żyć w zgodzie, dlatego że one umożliwiają odpowiednie funkcjonowanie naszego organizmu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o bakterie. Do usłyszenia następnym razem.